11 września bałtowski zapiecek zamieni się w prawdziwą kolebkę staropolskich smaków, a to za sprawą podsumowania realizacji projektu Babki z Krzemienia prowadzonego przez Fundację Centrum Rozwoju Regionalnego EduBałt. Uczestniczki projektu przez 2 lata dziennie brały udział w szeregu warsztatów przy współpracy z lokalną grupą działania Krzemienny Krąg. Były warsztaty nalewkarskie, warsztaty nordic walkingowe, warsztaty zielarskie, warsztaty serowarskie. Najbardziej emocjonujące były warsztaty kulinarne. Nowe metody przygotowania potraw łączono umiejętnie z posiadaną tradycyjną wiedzą, a jak wiadomo, uczestniczki bazują na recepturach, według których gotowały ich matki i babki od pokoleń. Była różna kuchnia pokazywana, w różnych formach, w różnych smakach, w różnych barwach i kolorach. I dzisiaj jest to podsumowanie, chyba jedno z najpiękniejszych podsumowań projektu w moim życiu, bo jest przepięknie, panie są przeszczęśliwe, przygotowały przepyszne dania, pachnące, kolorowe i przede wszystkim smakowite. Dominującym czynnikiem w realizacji projektu była integracja społeczna. Na warsztatach kulinarnych poznajemy raczej nowości. A my proponujemy czy przypominamy przepisy i potrawy naszych babci, naszych mam. Na warsztatach kulinarnych pan pokazywał nam nowoczesne urządzenia, którymi powinny się posługiwać kobiety w kuchni współczesnej też. Poznaliśmy wiele ciekawych ziół, które rosną wokół nas. Nie znaliśmy ich zastosowania, ani nawet nie rozpoznawaliśmy ich. Poznajemy różne grupy działania zbliżone charakterem do naszej lokalnej grupy działania Krzemienny Krąg. I to nas bardzo kusiło, jak działają, czym się zajmują, jak my możemy poszerzyć swoją ofertę kulinarną, kulturalną, rozrywkową w swoich środowiskach. Warsztaty są super zorganizowane. Naszym głównym celem była możliwość wzbogacenia naszej wiedzy o nową wiedzę, nowoczesną. Warsztaty te pierwsze to były w ogóle zaskoczeniem, że można w tak krótkim czasie przygotować takie wspaniałe dania. Dla mnie to nowość, chociaż gotuję od zawsze, ale takich tutaj jak tu cudów nie widziałam nigdy. No nauczyliśmy się, że decydujemy wspólnie, nie? Każda ma swoje jakieś doświadczenia i na wspólnych spotkaniach dzielimy się swoimi doświadczeniami, przepisami. Żeby zdobywać wiedzę większą, chociaż już jesteśmy emerytkami, chcemy być czynne, chcemy się udzielać społeczeństwu, dawać coś dla regionu, czegoś my się nauczymy. Różnych przepisów. Tak. Robienia serów, chociaż już umiałyśmy, ale to jest takie doświadczenie. O ziołach bardzo dużo, o gotowaniu już nowocześniejszym. Jak się robi te nuggetsy w McDonaldach, to my umiemy już zrobić w domu. Dziedzictwo kulinarne to ważny element. Jest nieocenioną skarbnicą wiedzy, ponieważ przekazuje nie tylko historię kuchni, lecz także obyczaje naszych przodków. Przecież naszą dumą narodową są polskie potrawy. Za czasów naszych babci i mam to produktami w kuchni były produkty z pola, lasu, ogrodu. Dzisiaj troszkę się to zmieniło, bo do menu weszło mięso, prawda? Kiedyś ono królowało tylko przy niedzieli, kiedy tam kogutka czy kurkę. No i na stołach dominowała słonina, krasiło się kiedyś słoniną. Zdrowe, takie wiejskie pożywienie, czyli po prostu to, co daje nam natura. To chyba jest najbardziej. Świeże jajeczka ponoć i świeże zioła, bo my stawiamy na zioła, ale i chwasty z pól i z łąk. Staramy się gotować przede wszystkim zdrowo, tak jak robiły to nasze mamy i babcie. I przekazujemy swoim dzieciom. A taką naszą podstawową zupą, to jest zalewajka, mówimy grabowiecka, myślę, że to jest w szerokiej okolicy bardzo znana i podstawowa zupa dawno i teraz również. Jest to na bazie mięsa, swojskiej kiełbasy i jajek i zakwaszana naturalnym barszczem, takim żurem, który sam robimy po prostu z otrą. Zdobyte umiejętności zaczęto wykorzystywać w praktyce i każda z pań z kół gospodyń wiejskich przygotowała swoją popisową potrawę, którą mogliśmy posmakować. Przygotowałyśmy szałwiowe kuleczki. One są z szałwią, właśnie z takim ziołem, który ma koleżanka zasiany na swoim ogródeczku. Nie jest to zioło łąkowe,
ale dodaliśmy do mięsa drobiowego i w środku nie ma bułki, nie ma żadnych przypraw typu wegeta, jest tylko sól i pieprz. To jest pasztet drobiowy też, drobiowy, z bazylią i z oregano, z ziołami i z ziołami takimi majerankiem, żeby było po prostu, żeby było lżejsze. 0,5 kg wątróbki drobiowej, 0,5 kg mięsa drobiowego, najlepiej to kurczaka. I to wszystko ugotować, zmielić, dołożyć 2-3 jajeczka, po szczypcie przypraw różnych, no i solą doprawić. Zrobiliśmy też ciasto ze śliwkami. Ciasto zrobiliśmy z jabłkami. Antonówki, proszę Pani. Tak. I zrobiliśmy jeszcze ciasto dyniowe. Kulebiaki, które kiedyś moja mama smażyła na tłuszczu. Troszkę w innym wydaniu z drożdżami ciasto było. Ja natomiast chciałam uniknąć nadmiaru tego tłuszczu. I jest to ciasto półkruche, nadziewane darami tego, co mamy wokoło. Więc kapusta, grzyby, odrobina mięsa. Opieczone w piekarniku, podawane do barszczu czerwonego najczęściej. Smażyłam racuchy z szarej renety, którą mam na wsadzie. Te są przepyszne. Przygotowałyśmy śledziowy tatar. To jest takie danie, które może być na każde przyjęcie. Tu jest bardzo mało składników, jest to proste danie, to jest filety śledziowe, papryka, cebula, koperek, sok z cytryny obowiązkowo oczywiście, no i przyprawy, pieprz, sól. To są paszteciki z ciasta kruchodrożdżowego z nadzieniem mięsno-grzybowym, posypane żółtym serem. Mamy tutaj taką nowinkę, smalec, no wege można powiedzieć, bo z fasoli i z cebulki, pieprz, sól, to nie jest bardzo proste, robi się to w 15 minut. A tu jest jeszcze taka sałatka, mizeria z miodem. Bardzo delikatne, bardzo dobre. Jak mogliśmy zauważyć, a nawet posmakować, panie z kół gospodyń wiejskich mają niesamowitą wiedzę i instynkt kulinarny. Dzięki temu zabrały nas sentymentalną podróż po smakach dzieciństwa, odtwarzając dawno zapomniane smaki i zapachy. Dobra wiadomość jest taka, że przepisy na te pyszne dania staną się podstawą do opracowania książki kulinarnej, która zostanie już wkrótce wydana. Osoby, które to przygotowały, no podeszły do tego z ogromnym zaangażowaniem i z ogromną odpowiedzialnością, czyli potraktowały to wszystko bardzo poważnie i profesjonalnie. Te dania mają ducha i serce w sobie, oddane przez osoby, które je przygotowały, z pietyzmem. Szczypta serca, miłości włożona w przygotowanie posiłku to podobno najlepsza z przypraw, jaką możemy doprawić danie. Nie od dziś wiadomo, że pogodni ludzie lepiej karmią. Przypomnijmy, że projekt pod tytułem Babki z Krzemienia skierowany jest do kobiet z kół gospodyń wiejskich z terenu lokalnej grupy działania Krzemienny Krąg i dofinansowany jest z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.